wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj idę na poszukiwania sukienki na studniówkę. Tak, jest miesiąc do studniówki, ja dalej nie mam sukienki. Także zobaczymy, czy znajdę coś na miejscu, czy jednak będę musiała zamawiać. Liczę na to, że znajdę taką jedną wymarzoną, którą bym najbardziej chciała. No ale zobaczymy, także zapraszam do oglądania. Także jeśli chodzi o sukienki, no to na żadną się nie zdecydowałam. Były dwie, które totalnie mi się spodobały. Ta zielona i taka bordowa, obcisła z takiej satynowego materiału. Ale oficjalnie na żadną się nie zdecydowałam i stwierdziłam, że zamówię przez internet, zobaczę jaka mi przyjdzie. Mam nadzieję, że to była dobra decyzja i no przyjdzie dobra ta sukienka i będzie na mnie pasować. Było to w sumie tak z rozmiarem, to w ciemno trochę. No ale zobaczę, jak przyjdzie mi, to dam tutaj znać, ale nie wiem, bo chyba nie wiem ile będę czekać na dostawę, ale dobra, jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że będzie taka, jaką chciałam i wszystko będzie pasować. W sumie z takich rzeczy, co mi się udało kupić, to na razie mam tylko buty. Także no w sumie to tyle z poszukiwań sukienki. Ale wszystkie są śliczne, jakby jest tyle ładnych sukienek, że ja bym mogła chodzić codziennie w innej, naprawdę. Na weekend jadę do Laury, do Torunia i robię jej prezent urodzinowy i zamówiłam zdjęcia, wywołałam i kupiłam jej album i ogólnie ona mi kupiła taki sam, mam jakby ten sam wzór i tak dalej, więc stwierdziłam, że fajnie będzie, jak będziemy mieć takie same i kupiłam jej taki sam, więc zaraz pouzupełniam zdjęcia, nie wiem ile ich jest, 50, 60. No i co, mam nadzieję, że jej się spodoba, już trochę tych zdjęć mamy, także uzupełniam album i tak. Co się jeszcze dokupię? Ogólnie ciekawostka, Laura mega lubi kwaśne żelki i ciekawostka, za każdym razem próbuję kupić kwaśne żelki i nigdy nie są kwaśne. Naprawdę, jakby jest napisane, że to są kwaśne żelki albo mają cukier, a okazuje się, że to jest ten słodki cukier, a nie kwaśny. Także mam nadzieję, że kiedyś mi się uda trafić z tymi żelkami. Ten vlog będzie połączeniem takich dwóch tygodni albo tygodnia, nie wiem, zobaczę jak mi tutaj wyjdzie z materiałem. Zamówiłam sobie czarne puenty. Udało mi się znaleźć je, jakby ktoś nie wiedział, są to buty do baletu. I potrzebne mi będą właśnie na sesję zdjęciową, taneczną, którą, nie wiem, będę mieć w jakimś momencie, w którym po prostu spadnie śnieg. Także nie mogę się doczekać. Zamówiłam też sobie czarne body. Kupiłam też czarny tiul. I może Marcia mi zszyje spódniczkę. Także byłabym mega zadowolona, jakby się udało to jakoś zrobić. No i co? W przyszłym tygodniu ich chyba przyjdą, więc to będzie w osobnym vlogu, będzie opening i przymiarka, czy będą pasować. Jestem nieustanowy, to jest z północy i nazywa się Nata Kędzi. Nazywa się zadanie już w pasie od Koszalina po miasta. Zbiła się, cholera! Zbita bombka. Nauczka nie brać tyle bombek naraz. Przesmaliczne. Dopiero co nagrywałam vlogmasa, jak ubieraliśmy choinkę, jak dekorowaliśmy, a dzisiaj niestety już u babci pościągaliśmy wszystkie ozdoby z choinki. Dzisiaj też będziemy ściągać wszystkie ozdoby z naszej choinki. Także no oficjalnie taki czas świąt, takiej magii zakończony.
No i co, ja się szykuję na jutrzejszy wyjazd, zaraz muszę się spakować. Jadę jutro na urodziny Laury do Torunia. A więc obiecałam zrobić unboxing paczek, które do mnie przyjdą. Przyszła mi dzisiaj sukienka na stopniówkę i jest tak przecudowna, ale nie chcę jeszcze jej tutaj zdradzać, pokazywać jak wygląda, więc dopiero w materiale ze studniówki pokażę jak ją otwierałam i jak ją przymierzałam. Także jedyne co, to będę musiała ją skrócić, bo jest taka no, do ziemi samej i ma jeszcze dużo materiału, a po prostu no nie chcę się tam jakoś wywalić ani nic. Także no, ale jest przecudowna i ja tak naprawdę nie wiedziałam, czy ona będzie na mnie dobra, czy będzie pasować, ale wszystko jest ok, także jestem zadowolona. No i zamówiłam kilka innych rzeczy, między innymi były promocje i zamówiłam sobie jakiś zestaw dresów. Ja po domu mega lubię chodzić w dresach, granatowy, mega ładny kolor i ja bardzo... Ej, ale fajny, spoko materiał, taki cieplutki. Tak, i ja bardzo lubię, jak mają właśnie tutaj nogawki takie ściągacze, jak są. Bardzo lubię i fajnie, że jest sznurek, bo na mnie zawsze wszystkie spodnie są za luźne, także mega się cieszę. Naprawdę wyglądają spoko, jestem ciekawa, po ilu praniach się, wiecie, tak skulkują i tak dalej. Mam nadzieję, że nie za szybko. No i do kompletu była też bluza granatowa. Także ona ma też taki milutki materiał. Ej, no spoko w sumie. Nie miałam takiej granatowej. I to jest, są jakie rozmiary? W sumie nawet nie wiem. Ja chyba M-kę brałam. To jest chyba M-ka. Ale no będzie troszeczkę oversize'owa. Właśnie chciałam mieć taką trochę luźniejszą, nie obcisłą. Więc spoko. Mega spoko. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, która będzie mi potrzebna właśnie na sesję zdjęciową taneczną, to są czarne body na długi rękaw, ponieważ będzie to sesja no, w zimę, raczej w śniegu, jak się uda, więc zobaczymy jak to wygląda. Jezu, już się bałam, że coś jest po prostu, ja tu po prostu jakaś nitka była. Mam nadzieję, że to wszystko jest w porządku. Ej, no to jest taki, wiecie, taki przyjemny materiał, taki chyba będzie rozciągliwy. Kurczę, nie no, chyba będą dobre. Ja też nie wiem, jaki to był w końcu rozmiar. Czemu tu nie piszę rozmiarów? Chyba S-ka. S-ka albo... Kurde, to może być troszeczkę za duże. Ale mega ładne body. Mówiłam sobie też takie kolczyki. To są takie po prostu nakładane na ucho. Była mega ciekawa, a były mega tanie ceny, więc mówię, że dobra, przetestujemy. Kolejne to są takie. Są takie, no, złoto-srebrne z diamencikami. Ja jeszcze nie mam pojęcia, jakie będę chciała ubrać. Teraz też mam takie złote, które... Złote. Z Marcisia sobie kilka rzeczy pozamawiała. Więc jeszcze wspólne kolczyki, które zamówiłyśmy sobie z Marcisią. Takie perełkowe i złote. Mega ładne. Czekajcie, to wam pokażę z bliska. Teraz jedne mam też na sobie. Marcisia też sobie wzięła takie kolczyki. I takie kolczyki muszelki. I okulary. Wzięłam sobie zestaw takich okularów. Jedne z czarnymi oprawkami, a drugie ze złotymi. I ogólnie ja to są... To jest idealny kształt okularów, który ja muszę mieć. I to jest kształt, znaczy kolor okularów, który bym chciała mieć. Ja bym chciała mieć mega takie właśnie złote oprawki. Także zobaczcie, ocencie, dajcie mi znać, czy złote oprawki mi pasują. Myślę, że tak. Także no, ja już bym miała kiedyś te złote oprawki, ale po prostu tej wielkości, którą chciałam, czyli no, są praktycznie takie same, nie było złotych. A że potrzebowałam na tamten moment, no to wzięłam te, czy nie narzekam na nie, bo też są mega ładne, ale złote chciałabym. Także to tyle, a nie, jeszcze nie. Jeszcze najważniejsze pointy, oh my god, zapomniała. Ale tutaj to się trochę boję. Dobra, otwieramy. Proszę, żeby były dobre, proszę, żeby były dobre.
Oh my god. A jakie śliczne. Zobaczcie, jakie bardzo, jakie ładne w ogóle. Ej, szczerze, one mogą być na mnie za duże. Ja się bałam, że będą za małe, a to będą chyba za duże. Brałam też pointy i spódniczkę, żeby oddać wam, jak to będzie mniej więcej wyglądało, tylko będzie czarna spódniczka na sesji zdjęciowej. Pod spodem mam spodenki i w pointach, oh my god, nie zmieści się to cała. Także, o. Także na razie nie mam zabezpieczeń żadnych w tych pointach włożonych, także nie chcę też tak stawać, bo no to trochę boli. Jestem zadowolona z zakupów, wszystko oprócz spodni jest ok, bo spodnie są ciutkę za duże, mimo że to jest SK, ja się zastanawiałam nad M-ką. Także tak. Widzowie, jeśli chodzi o te pointy, to myślę, że są naprawdę spoko. Rozmiarowo prawie jest to mój, bo ogólnie wydaje mi się, że rozmiarówką jest... Gdzie jest mój drugi? Rozmiarówką wydaje mi się, że jest taki jak ten. Tak, Marcysia, pozdrów widzów. Pozdrawiam. Tak, rozmiarowo wydaje mi się, że jest jak ten, tylko ten jest węższy przy czubku. Ten jest no, szerszy i o dużo. Także no tutaj jest taki problem, że mi po prostu bardzo mocno ściska palce i akurat, i no boli mnie to, nie? Jakby odczuwałam, że to mnie ściska i że ciężko będzie w nich ustać na sesji. Ale na jednorazowo mogą być. No są, no, są bardzo wąskie, jakby ledwo mi stopa w nich, do nich wchodzi. Tutaj w sensie, wiadomo, w palcach. Także ja uważam, że są bardzo fajne. Za 30 zł na Vinted. Niby używane, ale ja tutaj nie widzę jakoś. Na pewno nie są tak używane jak te. Także fajne. Moje drugie pointy będą noszone. Tak, mam nadzieję, że haul zakupowy wam się podobał. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Czwartek o 17. O, i to są te drugie czarne okulary, o których mówiłam. Tak. Pa!